przewodnik, oprowadzając wycieczkę po mieście, pokazuje ludziom zabytki, ale i opowiada legendy, bo legendy, podania i baśnie nie służą tylko dziecinnej rozrywce. W południowej ścianie wysuniętej na południe wieży wrocławskiej katedry, w małym zagłębieniu, przypominającym okienko, widnieje wykrzywiona bolesnym grymasem kamienna maska. Mówiono, że jest to skamieniała twarz strażnika, który w czasie pożaru katedry wołał przez okienko o pomoc i tak spłonął. W tym momencie nasz wieśniak obudził się i spostrzegł zdumiony, że przed nim stoi na ulicy koszyczek, a w nim ulubione jego przysmaki – wędzonka i kluski. I to tak smacznie przyrządzone, jak tylko jego zmarła żona przyrządzić potrafiła. Niewiele myśląc, zabrał się zgłodniały do jedzenia, ale jedną kluseczkę postanowił zabrać do domu na pamiątkę dziwnego zdarzenia. Jak założono Wrocław i jaka jest tajemnica Wielkiego Stawu? Gdzie we Wrocławiu diabły porywają pijaków? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w książce Krzysztofa Kwaśniewskiego pod tytułem Legendy wrocławskie i dolnośląskie.